Na program Dasz Bur zaprasza dystrybutor sprzętu dla myśliwych i strzelców. A co wy tutaj dzisiaj robicie? Sprzątamy. Sprzątamy, tak. Okej. Cześć, witam was serdecznie, nietypowo. No właściwie typowo, bo jestem w lesie, ale dzisiaj jest 22 kwietnia, więc Dzień Ziemi. I razem z moimi kolegami z Koła Łowieckiego Orlik, a także mieszkańcami okolicznych miejscowości obwodu, na którym polujemy, obwodu 85 i leśnikami z nadleśnictwa Rokita, postanowiliśmy zrobić coś dobrego, a więc posprzątać las i dorzucić swoją niewielką cegiełkę do tego, żeby wokół nas było czyściej, piękniej, lepiej. No i posprzątać to, co zostawiły te osoby, które chyba nie do końca chcą zadbać o to środowisko naturalne, albo po prostu może nie znają sobie sprawy, że te śmieci, skoro przynieśli często pełne butelki, pełne kartony, pełne jakieś torby jedzenia albo czegoś innego do lasu i były ciężkie, no to te puste też mogliby zabrać ze sobą i wszystkim byłoby lepiej. Zapraszam was na kolejny odcinek programu łowieckiego Dasz Bur. Na program zaprasza producent urządzeń termowizyjnych firma InfiRay. Na program zaprasza sponsor kolba.pl, dystrybutor sprzętu myśliwskiego marki Primus Hunting. Na program zaprasza państwa kolba.pl, dystrybutor latarek marki Phoenix. No i jesteśmy w lesie. No i jak widzicie, to ja daleko nawet nie musiałem jechać, iść, żeby znaleźć już pierwsze śmieci. I jadę sobie przy drodze i tak naprawdę widzę jedną butelkę, drugą butelkę. No tak naprawdę tego czegoś takiego wszędzie tutaj koło pewnie uda się nazbierać więcej. Stanąłem sobie w jednym miejscu, zresztą blisko takiego parkingu leśnego, na którym są oczywiście śmietniki, ale komuś ciężko było zanieść to do śmieci. Łatwiej było po prostu wyrzucić gdzieś pośród lasu. Dobra, na razie więcej wam nie opowiadam. Pokażę wam, jak ten dzień wyglądał. Być może uda się porozmawiać z uczestnikami. Na koniec, na podsumowanie, pojedziemy i zobaczymy, ile śmieci udało się nazbierać. Czasami nawet nie trzeba daleko wychodzić w las, żeby znaleźć różnego rodzaju śmieci. No, taka folia na pewno tutaj nie jest potrzebna. Bo po co? Puszka aluminiowa? Też po co? Jadę sobie samochodem i tak naprawdę przyglądam się temu, co jest gdzieś przy drodze. I co chwilę błyszczy do mnie jakiś kawałek metalu. Przecież to pełne, to ważyło dużo. No to po co to ten ktoś zostawił w lesie puste? Skoro przyniósł pełne, to puste łatwiej zabrać do domu i wyrzucić do pojemnika na segregację odpadów.
I znowu taka sytuacja. Świeci się coś w trawce. Co to się świeci? No świeci się kawał plastiku, który tu został. I oczywiście jakieś papierki po jedzeniu, które ktoś tutaj zostawił. Znowu to było ciężkie, jak ktoś niósł. A jak wraca z tym czymś do domu, no to przecież to jest małe i lekkie. Zgnieść, wyrzucić do torby i wyrzucić do odpowiedniego śmietnika. No i kolejny postój i przy samej drodze butelka plastikowa. Zobaczcie, tak naprawdę zbieram te śmieci od kilku minut, a mam już prawie pół worka. I tych śmieci, kiedy tylko się zatrzymuję i widzę jednego śmiecia, to w okolicy widzę kolejne, po które trzeba przyjść, schylić się i wrzucić je do śmietnika. Jak długo rozkładają się takie śmieci? Niektóre nie rozłożą się wcale, a niektóre po paru tysiącach lat. Więc czy tak naprawdę chcemy, żeby po nas kolejne pokolenia widziały góry śmieci w lesie, w okolicy gdzieś, gdzie jesteśmy, gdzie żyjemy? To świadczy tylko o nas. O, no tu ktoś rękawiczkę nawet zgubił. Ja też to robię w rękawiczkach, żeby było czysto. O, tutaj to już dobrze schowane równie rzeczy. Butelki plastikowe. A tu się coś komuś połamało. No to zostawił w lesie, nie? Bo przecież ciężko zabrać. Mam go. Normalnie jak szkanie grzybów. A tym razem serek. Szukanie tych grzybów, a właściwie naszych grzybów, tych trofeów takich tutaj śmieciowych, no trochę jak szukanie grzybów. O, tu leży butelka. Tam się coś do nas świeci. Gdzie się nie obrócimy, leżą śmieci. Myślałem, że to będzie takie przyjemne, spożyteczne. Pójdziemy, pozbieramy sobie troszkę tych śmieci, tego wszystkiego. Ale czasami trafiamy na po prostu wysypiska czegoś, co komuś się po prostu nie chciało wyrzucić, zawieźć gdzieś i ten ktoś po prostu wziął, wytargał tutaj różnego rodzaju śmieci i zostawił w pobliskim rowie. No, ciężko to nazwać, bo te śmieci leżą tutaj już jakiś czas, dobrze zarosły, no i teraz ja muszę je wytargać na brzeg drogi. No i co? No i przygotować do tego, żeby ktoś przyjechał tutaj większym samochodem i zabrał to wszystko, tak? Więc no jestem trochę zdruzgotany tym, że po kilkudziesięciu minutach trafiam na tyle śmieci. Jakbyście chcieli starą walizkę, to też znalazłem. Gdyby komuś było zimno, to jest nawet kurtka zimowa. Opona do roweru, fantastycznie.
A i jakby wasze maleństwo potrzebowało nosidełka, to takiego dla niemowlaka to też w lesie można je znaleźć. Efekt, można powiedzieć, 2 godzin. Nawet wielka opona. A to tylko jeden samochód na razie rozładowany. Chłopaki, a ta opona gdzie była? Przy starej jesce. Przy starej jesce. Ja przy 31 też. Same butelki. No mówię właśnie, czy bliżej Przybiernowa to same butelki. Panie prezesie, jak pan ocenia akcję? No, bardzo, bardzo piękna akcja. Z korzyścią dla lasu i myśliwych, którzy mogą się rozerwać przy okazji, robiąc porządek. To tak trochę było przy okazji sportu, nie? Bo tak trzeba było się poschylać, podnosić, potem. Tak. Także to dobrze. Tylko niedobrze, że tyle tego wszystkiego jest, nie? I góra rośnie. A tu jak na łowczego przystało, pojechał na łowy śmieciowe i cały bagażnik. Tam zawsze wozi dziki, a tym nawet jelenia, a teraz upolował coś innego, niezłe trofeum. Karol, gdzie to upolowałeś? Ach, mój ulubiony rejon do polowania, Piąteczka. Czyli każdy pojechał generalnie rzecz biorąc w teren, który lubi i zna. Tak, Piąteczka. Nie spodziewałem się takiego efektu, szczerze, ale o polowanie, jak widać, bardzo dobrze. No widzę, trofea masz naprawdę tutaj zacne. Wycena prawidłowości będzie i ocena będzie. Dawaj całość. Słuszna. Nawet telewizory, to widzę, że ja nie byłem jedyny, który znalazł części telewizorów. Dobra, to całość może. Całość, no. A tą oponek to kto znalazł? My przyjechaliśmy. Będzie jeszcze jeden. No i kolejne samochody przyjeżdżają. I kupa śmieci rośnie. Na łowach? Elegancko. Każdy coś z nas dzisiaj upolował. No i niestety, cały bagażnik. Całą rodziną zbieraliście? No, to super. Jak było? Dobrze. Pozbierałeś śmieci? Tak. Pana Przemka? Rewelacja. Kolejne. Skarby z lasu. No i czekają jeszcze moje trofea do rozładowania. To są takie duże gabaryty, które spakowałem, a zostały w lesie przygotowane do zabrania jeszcze śmieci, które wykopywałem tam w jednym miejscu. Dobra, jadę wyrzucić to na kupkę, bo już przyjechał transport, żeby odebrać te śmieci. Ta niewielka góra śmieci to efekt tak naprawdę 2 godzin zbierania.
przez kilkunastu, kilkudziesięciu członków naszego koła. Każdy pojechał na rewir, który lubi najbardziej. No i pozbieraliśmy śmieci. A teraz będzie okazja, żeby tutaj sobie skonsumować kiełbaskę, czegoś się napić, pogadać, spotkać się. Oprócz nas w lesie pracowali także mieszkańcy gminy Przybiernów, bo wszystko zorganizowało tak naprawdę nadleśnictwo Rokita. I pewnie przyjedzie tutaj pan nadleśniczy, więc będzie okazja z nim porozmawiać. Tacy mali zbieracze też byli razem z nami. Dużo śmieci nazbierałeś? Tak. Ile worków? Dwa. Dwa worki. No zobaczcie, a te worki pewnie były niewiele mniejsze od ciebie. No. Pełne i zające widzieliśmy. I zające widzieliście. Ja też widziałem te zające. Przy drodze stały. Tym, którzy dzisiaj są, bo to nie tylko członkowie koła łowieckiego Orlik, tak? Tylko też i rodziny. I widzę, najbardziej cenne to jest te młode pokolenie, które tutaj przyjechało. I dla ciebie to tam podwójne takie wyrazy podziękowania. Dlatego, że no mówię, dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że to pokolenie ludzi, powiedzmy z naszych osób, pamięta, w jaki sposób do tego dochodziliśmy, do tego stanu, do naszej wolności, suwerenności, ale też różnego rodzaju działań, które powodują to, że mamy lepsze środowisko. I powiem, że ja do końca tak nie rozumiem, dlaczego w dzisiejszych czasach i też gospodarka łowiecka, i też co się dzieje w leśnictwie jest tak, powiem, atakowane, często bardzo kłamstwami różnymi. Te kłamstwa, dzisiaj świat jest taki, że zanim prawda ruszy z miejsca, to kłamstwo pięć razy dookoła kulę ziemską okrąży i powtarzane, powiem, 100 razy staje się prawdą. I niestety, ale część naszego społeczeństwa ma wyrobioną opinię, zdanie i o łowiectwie, i o leśnictwie na podstawie tylko jakichś tam hejtów, komentarzy w internecie, które są po prostu czystym, żywym kłamstwem. Dopiero te spotkania takie bezpośrednie i tłumaczenie ludziom, że to po prostu nie wygląda tak, jak jest w internecie, to podobnie jak ja słyszę opinię, że ci leśnicy tylko wyrzynają, tną. No to ja mówię, jeżeli tylko wyrzynamy, tniemy, to tak naprawdę tych lasów nie powinno być już, tak? I to jest jakiś cud, że my po prostu wyrzynamy, wycinamy, nic nie robimy, a lasów mamy 50% więcej powierzchniowo. Ostatnie 25 lat tutaj działalności leśników w Regionalnej Dyrekcji Szczecin to jest zwiększenie powierzchni leśnej o 15 tysięcy hektarów przez ostatnie 25 lat. Także powiem, jest to przykre, jak po prostu niektórzy używają kłamstw, starają się wyrabiać opinie i o myśliwych, i o leśnikach. I to jest dla mnie po prostu niezrozumiałe, bo to jest tak naprawdę niszczenie Polski, tego środowiska, które jest bardzo dobrze ułożone, a być może to chodzi o to, żeby te bardzo dobrze funkcjonujące środowiska jak najbardziej skłócić, tak, zniszczyć, bo po co mamy być lepsi od swoich sąsiadów? O samej akcji może, że my leśnicy jesteśmy tak blisko z myśliwymi i myśliwym, i nam leśnikom ochrona przyrody, ochrona środowiska jest po prostu bardzo bliska. I chcę powiedzieć tak, że jak ta akcja została rozpoczęta, to zgłosiło się około 1700 osób. Odzew na zaproszenie nadleśnictwa był niesamowity. I przy 1700 zgłoszeniach ja zacząłem tę akcję już hamować. Mimo napływających zgłoszeń już było hamowanie, że nie przyjmujemy. Tak? W niektórych sytuacjach były dziwne takie momenty. W sumie skończyło się na 2500 uczestników. I to musiało być rozłożone na cały tydzień. Ponieważ to jest pierwsza taka duża akcja, chodziło mi też o nabranie takiego doświadczenia, jak to będzie wyglądało w przyszłości i tak dalej. Dlatego nie do wszystkich wysyłałem zaproszenia. I to, że nie wysłałem zaproszenia do pana starosty,
to proszę nie traktować jako moje faux pas, bo ja o panu staroście bardzo często myślę i zapraszam na kawę, kiedy pan starosta przyjedzie, ale po prostu no, ja ograniczyłem się na razie do terenu nadleśnictwa. Także zapraszam na kawę, kiedy tam pasuje. Może w przyszłym roku, jak będzie to rozszerzenie. Jest jeszcze szereg terenów na terenie. Jak często na kawę? Może w drodze do starostwa jechać przez Rokitę, tak? Nic nie stoi na przeszkodzie. Zawsze bywało. Oprócz szlabanów zamkniętych. Bywało tak. Bardzo wszystkim za udział, za znalezienie czasu tutaj i no, ważne jest też tutaj to, co było podkreślane, mówione, że ileś tam śmieci zostało zebranych. Natomiast tutaj myślę dla pana dyrektora, dla mnie ważne jest to, że jesteśmy razem. Że wiemy, o co w tym wszystkim chodzi i to jest istota tej akcji. Ja bym poprosił pana dyrektora o wręczenie panu prezesowi takiego certyfikatu. Tak, czyli certyfikat uczestnictwa dla koła łowieckiego Orlik Szczecin. Leśnicy z Rokity serdecznie dziękują za aktywny udział we wspólnej sprzątaniu świata. Uczestnictwo w tej akcji jest wyrazem troski o polskie lasy, nasze wspólne dobro narodowe. Także panie, bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Panie staroście, również bardzo serdecznie dziękuję. Ja też dziękuję za współpracę, bo nadleśnictwo jest też na terenie powiatu. Dziękuję bardzo panu prezesowi, panu Łowczemu dziękuję też tutaj, bo fajne kontakty mamy, także to na terenie działa. Takie coś? Dzięki. No i podsumowując dzień, to co dzisiaj się działo, to jak widzicie w tej chwili kończą się już odwiedziny dyrekcji regionalnej lasów państwowych ze Szczecina, pana dyrektora oraz pana nadleśniczego z nadleśnictwa Rokita, który całą akcję zainicjował i właśnie dzięki niemu nasze koło łowieckie i myśliwi z naszego koła dołączyli do tej grupy ponad 2,5 tysiąca osób, które przez ostatni tydzień sprzątały las. My też dołożyliśmy swoją małą cegiełkę, dorzuciliśmy całą stertę tych śmieci, tego wszystkiego. Widać po tych rozmowach, po tym wszystkim, co tutaj miało miejsce, że to jest naprawdę fajne spotykać się z tymi ludźmi. Bardzo fajnie jest, że leśnicy postrzegają nas i my postrzegamy leśników bardzo dobrze i że współpracujemy, bo tutaj widać, że wszyscy się doskonale znamy, a jeszcze kiedy rozmawiamy, okazuje się, że mamy wiele wspólnego, wiele pozytywnych słów dzisiaj padło właśnie podczas tego końcowego spotkania. Sprzątanie lasu trwa nadal. Nadal są ludzie, którzy jeszcze biegają po lesie i sprzątają. My przygotujemy tą wielką kupę śmieci, którą tutaj przywieźliśmy i które są jeszcze czekają w lesie przygotowane. To, co ja tam gdzieś zrobiłem, oznakowaliśmy to wszystko i teraz odpowiednie służby pojadą zapakować to na ciężki sprzęt i wywiozą to z lasu, po to, aby było tam czyściej. Mam nadzieję, że wy też dołożyliście swoją cegiełkę właśnie w tym tygodniu, a właściwie może dniu ziemi, więc to wszystko ważne dlatego, żeby nasze środowisko było czyste. Taki inny odcinek programu łowieckiego Dashboard, ale czasami taki potrzebny jest.